co on teraz myśli. Zobaczmy, co on w tej chwili dzisiaj, teraz myśli. Co myśli o Tobie, o Waszej relacji. Przyjrzyjmy się kartom Tarota i Lenormanda. Wyciągnęłam już, wylosowałam lub mi wypadły 6 kart Lenormanda i 2, nein, 6, tak, 6 kart Lenormanda z jednej talii i 2 karty Lenormanda z innej talii. Więc przyjrzyjmy się teraz kartom. Zapraszam oczywiście wszystkich do komentowania i lajkowania. Wszystkich nowych widzów witam serdecznie na kanale Orakle Miłości u Loeli i proszę o subskrypcję. Zasubskrybujcie koniecznie dzisiaj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a dostaniecie, kochani, powiadomienia od YouTube'a o moich czytaniach kolektywnych. Również wszystkim tym dziękuję, którzy piękne komentarze już napisali i proszę o więcej. Wróżby indywidualne oczywiście również robię. To są wtedy osobiste, prywatne wróżby. Zapraszam serdecznie. Mój e-mail adresowy znajdą Państwo pod filmikiem w komentarzach, więc proszę pisać i ja podam warunki takiej wróżby indywidualnej. Zobaczmy, kochani, co on teraz myśli, dzisiaj, w tym momencie, aktualnie. Tutaj już na spodzie w przełożeniu mamy jedynkę. Jedynka mówi o nowym początku, nowej szansie, nowej próbie i o szybkim tempie, że on chce przyjechać, napisać, wysłać wiadomość, że chce tutaj wykonać jakąś akcję. Jedynka też jest zaczęciem wszystkiego od nowa. Coś będzie teraz się dziać, tak? Wydarzy się coś, jakaś szansa się pojawi. I tutaj on, nie wiem, jakąś wyśle wiadomość, napisze nagle, czy będzie się chciał spotkać. Tutaj jakiś ruch on powinien w najbliższym czasie wykonać. Co on teraz myśli? Myśli o tym, że się pokłóciliście lub mieliście kryzys. No nie wiem, jakieś różne tutaj były dyskusje, sytuacje złe, sprzeczki, kłótnie, problemy. I teraz chciałby, by się jakaś zmiana w tej sytuacji wydarzyła i to zmiana na pozytywne. Tutaj też on myśli, by ponieważ jesteś dla niego piękną, ukochaną, serdeczną kobietą, osobą, to on też chce z Tobą rozwinąć jak najbardziej pozytywnie dalszą sytuację. I tutaj on chce być też wierny, lojalny, przyjazny, pomocny, nie wiem, godny zaufania. Chce tutaj pokazać Tobie swoją przyjaźń. Być może, nie wiem, będzie chciał Ci coś pomóc, czy podnieść na duchu, czy chciałby po prostu, żebyś mu zaufała, że on jest wartościowy, wierny, Tobie przyjacielski, dobrze nastawiony do Ciebie, być może nawet jest Twoją bratnią duszą. Chce też on powiedzieć, że myśli o Tobie. Ty jesteś tutaj tą osobą pytającą i chce on powiedzieć, że jest przyjaźnie do Ciebie nastawiony. Chciałby, by się sprawy Wasze potoczyły jeszcze pozytywnie i na pewno przykro mu z tego powodu tego konfliktu, czy nie wiem, ciszy jakiejś, kryzysu, złej komunikacji między Wami lub żadnej komunikacji, straci w komunikacji. Na pewno on myśli o tym, co się stało i chciałby, by nadeszedł znowu porządek, tak? Czyli znowu jakiś ład, balans, harmonia w Waszej relacji.
Niezależnie jaka to by była relacja. Tutaj jest on, osoba ukochana. I osoba ukochana, jak widzicie, tęskni nocą, wieczorami, śni o was, myśli, marzy, tęskni przede wszystkim. Karta tęsknoty. No i tutaj też w nocy lub wieczorem lub w snach on sobie uzmysławia, że ma do ciebie jeszcze emocje, uczucia i że ty jesteś dla niego taką osobą, gdzie bardzo go pociągasz, tak? Także tutaj on staje się taki sentymentalny właśnie wieczorem, no i też za, widocznie za pomocą intuicji czy telepatii tutaj próbuje się z tobą jakoś być może porozumieć lub pojednać, tak? Być może ma o tobie nawet sny jakieś, tak? Bo ta karta też mówi o snach, o marzeniach, tęsknocie. Także tutaj tęskni za tobą i za tym związkiem. To myśli, właśnie o tym myśli on. W każdym razie na pewno to, co tutaj widzę bardzo wyraźnie, to jest to, że on ma ciebie w myślach, w głowie. Ty jesteś tutaj nad jego głową, czyli on chce ciebie zobaczyć, myśli o spotkaniu z tobą, myśli o tobie tutaj. Jesteś, cały czas siedzisz mu jakby w głowie, tak? I chce być, chce on pokazać, czy udowodnić, czy powiedzieć tobie, że jest lojalny tobie, wierny tobie, pomocny, pełen zaufania, że możesz mu zaufać, że on jest jednak tutaj, niezależnie co ty myślisz o nim, że on jest tobie wierny i lojalny. Tutaj uwaga, kochani, ponieważ on patrzy i myśli w stronę właśnie tych rózg. To znaczy on myśli i jakby patrzy, obserwuje, analizuje te kłótnie, ewentualnie jakieś sprzeczki, jakieś blokady, które między wami tutaj są. Dlatego też brakuje dobrej, regularnej komunikacji. On się jakoś tak wymigał od komunikacji. Natomiast tutaj jakby on poszedł tutaj dalej, pospacerował dalej, to zobaczyłby, że jest tutaj karta uczuć, tęsknoty, pięknych emocji, tak? Kochani, myśli on o tobie i tęskni za tobą. Jednakże tutaj ma lęk przed kłótniami, tak? Zobaczmy, co mówią jeszcze karty Lenormanda z innej zupełnie talii. Proszę, szuka kontaktu, chce kontaktu z tobą, nie chce palić mostów, chciałby odzyskać tutaj kontakt z tobą, jakby też być może się spotkać z tobą, myśli o tym, by przejść przez te pomosty łączą was, tak? Na każdym końcu tego mostu jesteście wy i chce on się spotkać. Tutaj te mosty mają was połączyć i on o tym myśli, ponieważ chce on być szczęśliwy. Tak, i teraz to on właśnie myśli, że chciałby być z tobą szczęśliwy i dlatego też nie chce tracić z tobą tak naprawdę kontaktów, pomimo że być może już są stracone w części, ale on chce odzyskać tutaj te kontakty z tobą, komunikację z tobą, chce być szczęśliwy i nie możesz po prostu wyjść mu jakby z głowy myśli. I chce tutaj nowego początku, chce zacząć wszystko jeszcze raz, tak? Od jedynki, czyli tutaj od początku. Takie są jego myśli, na pewno o kontakcie z tobą, o szczęściu z tobą, o tym, że on chce się pokazać jako lojalny, wierny przyjaciel, być może bratnia dusza, chce, by się wszystko między wami jeszcze dobrze potoczyło. Takie są jego myśli dzisiaj, to myśli w tej chwili, teraz lub dzisiaj. Dziękuję serdecznie za odwiedziny na moim kanale i zapraszam was oczywiście, kochani słuchacze i subskrybenci i mam nadzieję nowi subskrybenci. Dzisiaj zapraszam was jutro również o godzinie 19. Do usłyszenia więc już wkrótce.